Cześć, tu Ernest! Wczoraj na światło dzienne wyszła informacja, że Epic Games połączyła siły z YouTube'em. Tak, właśnie z tym YouTube'em, na którym oglądacie ten filmik. Już wkrótce będzie można odebrać darmowe przedmioty w postaci malowania na broń i graffiti. A jedyne, co będzie trzeba zrobić, to połączyć swoje konto YouTube z Epic Games i obejrzeć live'a. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to po kolei. Na YouTube od dzisiaj można połączyć swoje konto z kontem Epic Games. Aby to zrobić, musicie wejść na główną stronę YouTube'a. Teraz kliknijcie na swój awatar w prawym górnym rogu i z menu, kiedy wam się rozwinie, wybierzcie zakładkę ustawienia. Tutaj wejdźcie w zakładkę połączone konta. Od dzisiaj, od około 3 rano, powinna tutaj być opcja Epic Games. No i u mnie jest. Kliknijcie ten niebieski przycisk połącz przy Epic Games. Teraz zostaniecie przeniesieni na stronę logowania Epic Games. Jeśli już macie konto Epic Games, to zlogujcie się jak zawsze. Jeśli jednak nie macie konta Epic Games, to je załóżcie. Jeśli ty znajdujesz się w tej grupie osób, które do teraz nie miały konta Epic Games, to pewnie grasz na konsoli. Więc aby otrzymać nagrodę po stworzeniu i połączeniu konta, wejdź na stronę Epic Games i najedź na swój nick w prawym górnym rogu. Tutaj kliknij ustawienia. Tutaj wejdź w zakładkę połączone konta i połącz swoje konto z PlayStation, jeśli grasz na PlayStation, lub z Xboxem, jeśli grasz na Xboxie, albo z Nintendo Switch, chyba wiecie, o co chodzi. Na telefonach też można połączyć swoje konto. Wystarczy wejść do aplikacji YouTube, kliknąć swój awatar i w nowym menu także wybrać opcję ustawienia. Tutaj trzeba zjechać trochę niżej i o, jest zakładka połączone konta. Od tego momentu proces jest ten sam, tylko po prostu na telefonie. Teraz, jak odebrać nagrody? Jak już połączyliście swoje konta YouTube z kontami Epic Games, to musicie czekać do 25 lipca. 25 lipca o 18:30 czasu polskiego, pod linkiem, który dam wam w opisie, odbędzie się transmisja na żywo wydarzenia Fortnite. Od tej 18:30 dnia 25 lipca trzeba wejść na tą transmisję i obejrzeć chociaż 20 minut. Możecie po prostu włączyć tą transmisję na drugiej karcie, czy zostawić włączoną na telefonie. Nie musicie na nią patrzeć czy coś. Za obejrzenie tej transmisji otrzymacie taki oto graffiti. Jeśli przegapicie pierwszą transmisję, to 26 lipca będzie kolejna transmisja z tego samego wydarzenia. 27 lipca za to do odebrania będzie taki oto graffiti. Tak samo trzeba wejść o odpowiedniej godzinie i obejrzeć przynajmniej 20 minut. 28 lipca za obejrzenie 20 minut transmisji otrzymacie takie oto malowanie na broń. Wszystkie te transmisje będą pod linkiem w opisie. Pamiętajcie, aby oglądać te transmisje, będąc zalogowanym na koncie, które połączyliście z Epic Games. Inaczej nic z nagrody. Epic Games zaleca też używać stabilnego połączenia internetowego i zapewnia, że w przyszłości będą jeszcze inne nagrody, ale to na razie wszystko. Poza tym, wraz z dzisiejszą zmianą sklepu, w cenie 1600 dolców wszedł sam robot z fabryki robotów. Kosztuje on o 100 dolców więcej niż zwykle, bo od razu z tym skinem otrzymujecie taką oto emotkę. Dajcie znać, czy kupicie tego robota i koniecznie napiszcie w komentarzu, po czyjej stronie jesteście. Robota czy potwora? Ja lubię potwora za... Panie misie! Ale chyba jestem team potwór. Bardziej jednak przykuło moją uwagę to, że wraz z dzisiejszą zmianą sklepu w plikach gry została odszyfrowana nowa, sekretna emotka o nazwie No Sweat. Jest niemal identyczna, co pewna emotka z sezonu drugiego. Dla tych, co nie wiedzą, w karnecie bojowym w sezonie drugim można było odblokować taką oto emotkę o nazwie Floss. Po polsku Bez Ludens. Wcześniej wspomniana emotka nazywa się No Sweat i dzięki m.in. Hypexowi wiemy, że wygląda i brzmi następująco. To jest praktycznie Floss, tylko jedną ręką i muzyka jest moim zdaniem lepsza. Co ciekawe, należy ona do zestawu robota i powinna pojawić się w sklepie już jutro. No i to się nazywa recykling. Na jaw wyszła też ikona podwójnego zbieraka, który także jest do zestawu z robotem. Jest niezły. Ciekawy, czy robot użyje go w walce z potworem. Nie zdziwię się, jeśli tak będzie. Zwróćcie uwagę na to, że jedno z uchwytów tego zbieraka to posąg znajomych wykrzywionych. Albo to osobliwość zostawiła coś od siebie w wyglądzie tego zbieraka, albo ten miecz skrywał się cały czas pod neo wykrzywionymi i trzeba go tego wyciągnąć. To Fortnite, więc dlaczego by nie? Okej, i to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.